Siema, 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 tu glitch, a to powitanie było bardzo złe. Hej wszystkim, tu glitch, i to was kolejny odcinku na moim kanale, już drugim, Simsów. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że ta seria się przyjęła, bo naprawdę ja bałem się tego pierwszego odcinka tak bardzo, że kiedy go dodałem, to nie wchodziłem na kanał przez 10 minut i w ogóle nie patrzyłem na to, ile o tym ma wyświetleń, komentarze na nic. Po prostu nie chciałem tego widzieć. Ale naprawdę ta seria wam się spodobała. I to mega mi cieszy. Miałem też dużo propozycji na odcinek i dzisiaj kilka postaram się wykonać, ale najpierw pokażę Wam pewne zmiany, które zaszły w domu Glicza w jego bunksze. I guessed. Ponieważ jest ich dość sporo. Ciągle do mnie dzwoni, skoro nawet mnie nie lubisz. Nie wiem w sumie, czy chcę iść z tym babsztylem na to, bo oni się tak zbytnio nie lubią. Ale w sumie też glitchowi blokuje towarzystwa cały czas. Nawet teraz. Więc okej, okay, wyjątkowo pójdę tam na szybko. Okej. Okay. Excuse me. Jak mi się gra, skreszuje, to wiecie, to już yy, nie moja wina, tylko moda. Co? Od kiedy wy się lubicie? Przecież wy się nie lubiliście. Czemu? Jakim cudem? Aż dziwnie. Okej, okay, dobra. Skoro tak. Jesteś strasznie smutny, mówię się, może popoś o radę czy coś. Dobra, to idź tutaj do baru, usiądź i to sobie coś zamów. No co za babsztyl! Zamów drinka dla, a ja chciałem dla siebie zamówić. Mmmm... Nienawidzę was. Postaram się ją może jakoś stąd wywołać, zabawne... zabawne powitanie. O, o, okej, okay. szybko, siadaj, siadaj, szybko, masz... Siadaj! No. Kontynuując, w naszym podziemnym domku zmieniło się dużo, jak widzicie. Zmienił się całkowicie salon, ponieważ nie jest on już czerwony, tylko złoto, biały i czarny. Koło kominka postawiłem dwa fotele. Zmieniłem stół. Zmieniłem kolor kana, podłogi i ścian, oczywiście. Zmieniła też się kuchnia, łazienka oraz sypialnia, ale do tego dojdziemy. Zbudowałem też gliczowi mały basen. Oczywiście nie jest on jakiś duży. Nie jest też w sumie zbytnio wymyślny, bo to tylko basen, no bezprzewodowy kuchnia stała się złoto Czarna. Mamy czarne szafki, żółte szafki, mamy dwie kuchenki, mamy dwie zmywarki, mamy fontanę, mamy mikrofalówkę, mamy zapaczasz do kawy. Tak samo łazienka też ma bardzo dużo zmian i mega mi się ona podoba, szczerze powiedziawszy. Ale szczerze najwięcej zmian zaszło w sypialni i ona jest najładniejsza w całym domu, nie rycz. W końcu nie jest pusta, jest idealnie zapełniona, mało tego ma swoje specjalne oznaczone miejsca. Łóżko się nie zmieniło, ale kołuszka pojawiło się wszędzie do robienia mój. Muzyki. Mamy tutaj barek, mamy też tutaj komputer, tutaj mamy takie miejsce biznesowe, no wiecie, gdybym chciał przyjąć jakiegoś inwestora, który chciałby coś może u mnie na kanale zreklamować. Diablochers. Tutaj oczywiście mamy nasze studio, komputery, aparat. No a tutaj mamy toaletkę i gitarę. Zanim mi ktoś napisze w komentarzu Grzegorz, ale ty to cudownie zrobiłeś. Niestety to nie ja. Znaczy basen zrobiłem ja, tak samo salon. Aczkolwiek sypialnia, łazienka i kuchnia została zrobiona przez mojego przyjaciela. I naprawdę odwalił kupę dobrej roboty. No bo nie wiem jak wam, ale to mi się mega podoba, na serio. Okej, okay, czego tutaj potrzebujesz? Co to... Aha, Chcesz rozmawiać? No tak, to by wciąż Brakuje towarzystwa, ale no chciałbym się skupić na Twojej karierze muzycznej, youtuberskiej. Szczerze, depresja glicza mi mega przeszkadza, ponieważ jest cały czas smutny i ma mega słabe potrzeby. E, jakim cudem mówisz do lustra, będąc koło komputera? Okej, okay, pora, żeś poznał jakiegoś bolca. Śpi, a kiedy się wyśpisz, to. Poznasz bolca. Dzień miłości. No idealnie. I to święto zacznie się jutro. Romantyczny nastrój, wręcz kwiaty, mówi na randkę. Przez chwilę chciałem zrobić to jednak jutro, ale okej. Okay. Poznasz dzisiaj jednego chłopaka, i jutro się z nim umówisz na randkę, tak myślę. Tu wszędzie są takie domy, budynki, a tu jest taka buda. Ogólnie to stworzyłem dla glicza, dla mnie, jednego chłopaka, z którym myślę, że Glitch mógłby coś spróbować zrobić. Tylko nie pamiętam, gdzie go wprowadziłem. Ogólnie jestem idiotą, miałem tego Sima, ale był on zupełnie na innym save'ie. Okej, okay, jesteśmy w rodzinie Krewetka, gdzie jest ten chłopak, z którym no glitch mógłby troszkę cim rymcim, ale się posikam jeśli e, oni z sobą nie będą czy coś. Przed wami Kacper, Krewetka, stworzyłem go specjalnie dla glitcha. Um, hmm. Ogólnie ten sim jest trochę wzorowany na jednej osobie, ale tak minimalnie. Mimo wszystko jednak nie chciałem, żeby ten sim był w 100% taki sam jak ta osoba. Nie będziemy mu narzekać, bo jeszcze nas nienawidzi czy coś zabawne. Mati dowiedział się, że Castro jest bezrobotny. Idealny kandydat na chłopaka. Hmm. Może przyjdziemy do romantycznych. Mati jest zbyt smutny, żeby to zrobić. No, oczywiście. A no, tak, zapomniałem. Ogólnie mam na coming out. Ale nie wiem w sumie, gdzie to się. O, tu jest. I myślę, że dobrze by było, gdybym powiedział mu o swojej orientacji, tak myślę. Matka, jak ci smutny jesteś? Ogólnie użyłem tego na pierwszy raz. Rozbawiony jest! Nareszcie! Nareszcie jakaś pozytywna emocja, w końcu. No to w sumie, skoro jesteś już zrozbawiony, to chyba mógłbyś. <grym> A się bo jak to wyjdzie. Poszedł na to! O, oh, jak to wyglądasz? Nie kobiego śmietnika, podry. O, serduszko się pojawio. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Nie kopiego śmietnika. Może dobrze było, gdybyś najpierw poprosił o bycie przyjacielem. Ale oni nawet nie byli w związku. Okej, okay, to ja postaram się ten pasek przewrócić i do was wracam. Co? Jezu, ale w końcu gdzieś jest szczęśliwy. W końcu nie płacze, ale chcę kopnąć kosz. Okej, okay, w sumie jest już 19, ty chyba byłeś u niego już o 17, czy 16, więc może wyjątkowo mm, poślij pocałunek i nie kop kosza. No to może obejmij i w sumie możesz sobie pójść, bo jutro jest dzień randek. Miłości, co ja ognę? Tak, słodko. Okej, okay, mamy dzień miłości, więc... I skoro mamy dzień miłości, no to przydałoby się umówić na randkę. Chociaż w sumie, czy szósta jest dobrą porą na randkę? Ale też w sumie, czy ktoś w ogóle patrzy na godzinę w Simsach? Nawet jeżeli ci odmówię no i tyle. Trudno się mówi. Hmm, gdzie możemy pójść? Może chodźmy do tego baru, bo w sumie. Celem głównym wykonują interakcję ze swoją sympatią. Usiądź i rozmawiaj ze swoją sympatią. Syr sympatią. Parę słów jest na storiu do filtrów, też. Mm, Okej, okay, to chyba będzie łatwe do Wręcz prezent związany ze świętym yeah. miłości. Papierosy? Mm, Dam może słuchawki. Usiądź i porozmawiaj ze swoją sympatią, dobra, to może usiądziemy. Wolałbym gdzieś tak dalej od innych, ale. Chodźmy może tutaj, usiądź razem. To chyba nie jest dobry sekret glitch. Szczerze, ja bardzo rzadko grałem w Simsy i pierwszy raz gram tak z Renom. O matku, to było fajne Bardzo fliciarski jesteś to może? Tylko może. Okej, okay, glitch śmierdzi, a to nie jest fajne, ale raczej tutaj nie będzie. W końcu jesteś filiciel... Ja nie wierzę. Mam nadzieję, że jego smród go nie ostraszy. Pocałuj... Mmm... Dobrze. Umyj może. Co? Zabawiam się właśnie. Jezu, to się w tym całować! <laughs> Ale będzie fajnie! Czemu się tak się podniecam? To są tylko Simowie. Okej... Okay. Mmm... To takie słodkie! <laughs> Oooo! Oh, no hara O! Oh. Tylko szkoda, że jesteś wiesz? Naprawdę. No i jeszcze troszkę śmierdzisz, ale no, mniejsza. Pocałuj swoją sympatię z. passion. z pasją zawsze. Glitch! Narzekaj na święto dzień miłości. Tylko spróbuj. Kończy mi się już czas, oni nie chcą być rozbawieni. Ah. Hmm, zabawne, Rób zabawne miny, cokolwiek. Zabawne, śmieszną historię, opowiedz. Armur. Zapomniałem wręczyć kwiaty. Jasna cholera. Legendarna randka no i w sumie bardzo dobrze. No, pożegnaj się z nim ładnie i wracamy do domu. O, Kacper dzwoni. No, wy dopiero byliście na randce. Okej, okay, myślę, że w tym odcinku to będzie tyle, bo nagrywałem już ponad godzinę, ale działo się dziś dość dużo w sumie. Glitch się zauroczył, pocałował się pierwszy raz. Nie wiem w sumie, czy powróci Kaspera o chodzenie, troszkę się nad tym waham. Może wy powiedzcie, co o tym myślicie. Póki co Glitch chyba jest bardzo nieswój. Serio, masz złoty kibel, a chcesz iść do krzaka. Okej, okay, to w takim razie Glitch idzie nawozić krzaka, a ja kończę odcinek. No i po naważaniu. No teraz to są możesz.